To ważny dzień dla miasta, podkreślał prezydent Roman Szełemej, informujący radnych o złożonym w czwartek w Warszawie wniosku w sprawie finansowania budowy zachodniego odcinka obwodnicy Wałbrzycha ze środków unijnych. Wniosek wspólnie złożyli przedstawiciele Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, reprezentujący gminę Wałbrzych oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jestem dobrej myśli, dlatego że to jest wspólny wysiłek wielu instytucji, również państwowych, ministerstwa, Generalnej Dyrekcji, no i przede wszystkim miasta. Przypominam, że przebyliśmy niesłychanie długą drogę przez ostatnich kilka lat. Choćby na tej sali na pewno wszyscy pamiętamy burzliwe dyskusje, czy będzie odszkodowanie za mieszkania, za nieruchomości. Pokonaliśmy te przeszkody. Kilkadziesiąt milionów złotych zapłacone na szczęście przez Generalną Dyrekcję. Później było bardzo wiele dyskusji, mieszkania zamienne, czy też nie ma. Wszystko zostało załatwione. Mówię tu o kilkudziesięciu mieszkaniach, które mieszkańcy mieszkań komunalnych otrzymali do końca lutego tego roku. Za oknem widać wyraźnie, że toczą się prace rozbiórkowe w kilku miejscach Wałbrzycha. Mówię tu o ulicy Wyszyńskiego, Gałczyńskiego, za chwilę przy placu Grunwaldzkim, a więc przebyliśmy ogromną drogę, żeby dojść do tego momentu, w którym dzisiaj w Warszawie składamy razem z Generalną Dyrekcją wspólny wniosek o dofinansowanie, czy o finansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. To jest bardzo ważny dokument, ponieważ on był poprzedzony tytaniczną pracą uzyskania zgód środowiskowych, uzyskania zgód wszystkich instytucji, na które tak skrupulatnie później patrzy Komisja Europejska, przydzielając te środki, a więc musi być ten wniosek poprzedzony bardzo skrupulatną pracą. Nawet konieczne było zwoływanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, żeby zapisy decyzji władz miasta o skierowaniu tego wniosku miały swoje oparcie w uchwale Rady Miasta. To jest na pewno bardzo istotna od wielu lat przez mieszkańców oczekiwana inwestycja, obwodnica zachodnia. Tak naprawdę to bym powiedział, że jest to raczej średnicowa, bo jest to droga łącząca, w uproszczeniu, łącząca Rondo Tesco z placem Grunwaldzkim, można by było tak powiedzieć. I jak obwodnica powinna wyprowadzać ruch z miasta, to jest to droga, która łączy jakby dwie części miasta. Natomiast gdy rzeczywiście dojdzie do wykonania tej inwestycji, wówczas możemy sobie wyobrazić, że wyremontowany odcinek drogi 35 w całości, czego nie zamierzamy przestać, i te odcinki, zresztą dzisiaj również pan prezydent mówił, że następny odcinek przygotowujemy się do wykonania, wykonamy remont przebiegu drogi w dotychczasowym drogi krajowej numer 35 i wykonana obwodnica, to praktycznie korki w Wałbrzychu powinny zniknąć. A co jeszcze bardziej istotne, bez względu na obwodnicę Szczawna-Zdroju, tak naprawdę to ten ruch tranzytowy również zostanie wyprowadzony ze Szczawna, co jest dużym zagrożeniem dla Szczawna, dla Szczawna jako uzdrowiska, które w tej chwili występuje, a myślę, że w związku z tym dla całej aglomeracji, no i dla Wałbrzycha też to jest bardzo istotna sprawa, żeby Szczawno pozostało dalej zdrowe. Prezydent poinformował radnych także o planach remontowych placówek oświatowych, budowie żłobka oraz realizacji projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.